Witajcie cieplutko. Dzisiaj już jest piąteczek. U mnie pomału czas leci. Zmiany tak stopniowo, mówię, zostały wprowadzone. Jest dobrze. Dzisiaj nawet się wyspałam porządnie. Po ostatnimi czasy troszeczkę było, mówię, problemy, ale jest już okej. Moi kochani, oczywiście mile widziane subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Wiem, że nagrywam sporo filmików o różnej tematyce, więc piszcie, czy tematyka taka, która była wczoraj przedstawiona o pani, która sobie maszeruje jak żołnierz, podobała się, bo oglądalności było multi, dużo. Jedna pani nawet napisała w SMS-ie halo, halo. Tak, dokończyłam właśnie halo, halo, maszeruje żołnierz. To po prostu było tak spontanicznie nagrane. W każdym bądź razie nagrywam dużo, dużo fajnych rzeczy, ale też może niektóre rzeczy wam się po prostu nie podobają, a tutaj dużo było oglądalności, tylko mówię, mile widziane subskrypcje, no faktycznie tyle ludzi śpieszy się do pracy, a ta pani faktycznie maszerowała jak zawodowy żołnierz. I też oczywiście po różnych takich przemyśleniach piszcie, czy też tak u was jest, że kiedy macie ciężki okres, czy możecie liczyć na swoich znajomych, swoją rodzinę. A czy te osoby chociaż zapytają się, czy może, nie wiem, pomóc wam i dać jedzenie, jedzonko, albo pomóc w jakiś inny sposób, taki od serca. Bo ludzie po prostu potrafią dać 1001 wymówek. Ja wiem, że czasy są ciężkie i bardzo trudne, ale ja jestem taką osobą, że nawet jeżeli nie mam jakiegoś grosza przy sobie, a danej osobie jest ciężko, ja się podzielę z tą osobą jedzeniem, ubraniem. No jestem tak też wychowana, ale też dużo tutaj w Londynie sytuacji skłoniło mnie też do pomocy. Zresztą zawsze taka byłam, że gdy widziałam jakąś osobę, wiecie, tutaj siedzącą na chodniku, to nie pytałam się o cały życiorys życia i nie mówiłam, że ja też mam ciężko, tylko ja tej osobie pomogłam, kupiłam jakieś jedzenie. Albo dałam po prostu pieniążki, kiedy miałam. Więc piszcie, czy też tak jest, kiedy potrzebujecie, kiedy jest ciężko, to tak właśnie zostajecie sami. Ja mam taką podobną sytuację, ale mam nadzieję, że wszystko dobrze się ułoży. Moi kochani, to jest mój smak dzieciństwa. Uwielbiam szybki, no też na te czasy, gdzie teraz tak stoję troszeczkę, przyznam się szczerze, nieźle, ale no mogłoby być lepiej finansowo. Dlatego bardzo mi zależy właśnie, żeby ten kanał się rozwinął, wiecie, żebyście pisali. Ja postaram się pokazać wam też różne inne ciekawe rzeczy, ale też te serii właśnie serii dla dzieci też coś nagrać. Ponieważ mówię, ja jestem taką osobą, która czerpie z życia każdą sekundę życia na wesoło razem z moimi dziećmi. Moi kochani, kasza manna. Nie wiem, czy uwielbiacie kaszę mannę. Ja zrobiłam taki wielki garnek kaszy mannej, emaliowanej. Za 25 zł, jakby co, nadal polecam z Fresh Kitchen. I teraz, moi kochani, tak, to jest moja kolacja. Ja to mówię, że na każdą kieszeń. Lejemy sobie do miseczek. No tak, na każdą kieszeń, dlatego że kasia manna kosztuje bodajże funt chyba 50. Sypałam, nie wiem, czy nie za dużo, ale chyba nie. Tutaj sobie właśnie kaszę wlewam na 4 porcyjki, bo z Krzysiu, Damianek, Jakub, najstarszy syn, i Monika, czyli ja. Wlewamy sobie tą kaszę po kolei do 4 miseczek. Piszcie, czy lubicie kaszę manną. Ja lubię kaszę w każdej postaci. Lubimy też kaszę jaglaną. Też macie propozycję właśnie, z czym podaję kaszę jaglaną. Też lubimy kaszę jęczmienną, perłową. Gryczana już tak, wiecie, nie przejdzie, ale jeżeli chodzi, mówię, o jęczmienną, perłową, to okej. Więc kaszę mannę też jecie, ona ma dużo fosforu, żelaza i potasu, więc warto ją jeść zamiast tych kanapeczek. Jak widzicie, garnek mi się przypalił, ale mówię, no tak jak dałam wam ostatnio takie fajne wskazówki, jak sobie dawać radę ze spalonym garnkiem, wystarczy, mówię, troszeczkę soli z octem, zalać wodą i podgotować sobie na małym ogniu około 3 minut. Więc zaraz pójdzie do mycia. Voilà. I teraz tak, propozycja podania, tak? Mamy boróbeczki,
Więc tutaj sobie, żeby nie było nudno, że to mama kasza, chociaż chłopaki uwielbiają kaszę mannę. Kuba, ja teraz nagrywam, to chłopaki sobie chwilę grają, wiesz? Ja nagrywam, a chłopaki sobie chwilę mieli tam z 3 minuty pograć. Więc możecie sobie tak tą kaszę właśnie ozdobić borówkami. Chociaż się uspokaję, mam się do kogo wygadać. Do tego malinki. Malinki, niedrogie, chyba funt 50 dałam za te maliny dzisiaj, bo były z promocji. Tak ogólnie to maliny u nas są bardzo drogie. Bo 2,50 takie małe, 100 gramowe. Te drogie, no uważam, że drogie, bo tu takie jeszcze 5 na krzyż dobrych, a reszta zgnitych. I też tutaj sobie podajecie. Piszcie, z czym mieliście kaszę. No za dzieciaka to się jadło z cukrem. Oczywiście daje trochę cukru trzcinowego. Ale może być też zwykły biały. Słyszałam, że trzcinowy i biały to jest to samo, więc czy trzcinowy, czy biały, zawsze troszeczkę niedużo. Dlatego, że w owocach, pamiętajmy, mamy cukier. Ogólnie wszędzie mamy cukier. Wszędzie mamy cukier. Więc tutaj sobie możecie kiwi poozdabiać. I do tego jeszcze bananki muszą być. I mamy taki w sumie deser za niedrogie. Deser, kolacja, kolacjo, deser na kolację. Proszę bardzo, żeby każdy nie był z nas poszkodowany. Jeszcze malinki. A co tam na kolorowo, jesień za oknem. Ale jeszcze u nas naprawdę ładna pogoda. No i tadam. Zasypałam normalnie, nie widać. Ale tak musi być kolorowo. I proszę bardzo, możemy się zajadać. Jest taka propozycja z malinkami, z bananami i z kiwi. Więc trzymajcie się ciepło, piszcie, komentujcie, lajkujcie z Panem Bogiem.